Dzień dobry, tu Tomek Nowacki, znany, popularny youtuber z Polski, a przynajmniej w mojej głowie, bo wydawało mi się, że wystarczy wziąć kamerę, doczepić do niej ładny mikrofon z takim, wiecie, futerkiem, wziąć taki mały statywik, no i chodzić po mieście, odwiedzając różne ładne zabytki, nagrywając wszystko, co się zobaczy i momentalnie jesteśmy popularni. No i wiecie, żeby jakoś was wprowadzić w tą historię, no bo tak to się na YouTubie robi, postanowiłem, że zacznę nagrywać już w Polsce. Więc postanowiłem, że ugotuję jajka. No i potem je zjem i będę robił taką minę, jakbym myślał o szalonych podróżach, a potem wypiję kawę, jakbym troszeczkę spoglądał na to moje miejsce, no wiecie, z takim małym smutkiem, że wyjeżdżam. A potem jeszcze wezmę prysznic, dorzucę jakieś fajne ujęcie, a potem, żebyście poczuli, że możecie mi zaufać, umyję sobie zęby. No. To taki miałem pomysł. Ale to jeszcze nic. Przez większość podróży po Japonii, zamiast, wiecie, cieszyć się, że jestem tam i w ogóle to mój pierwszy raz i mam tam przyjaciół, i jesteśmy w fajnej ekipie, to chodziłem po mieście i napierdalałem kamerą, gdzie się dało, żeby tylko mieć jakieś zajebiste ujęcie. Żeby fajnie się to potem zmontowało i żeby było dużo lajków i w ogóle wyświetleń, a ja, żebym był coraz bardziej popularniejszym youtuberem. No. Na szczęście przez długi, długi czas nie mogłem się zabrać za ten materiał i przez ten długi, długi czas, a mam to na myśli, no tak ponad rok, mocno się zmieniłem, przynajmniej tak mi się wydaje. I mam już teraz totalnie wyrąbane na to, czy będę tym popularnym youtuberem i czy będę miał, nie wiem, dużo lajków i wyświetleń i subskrypcji i czegokolwiek tam można jeszcze mieć. Bo tak czy siak, prędzej czy później, no wiecie, jakby to jakby zniknie, nie? Jedyne, co nie zniknie, to te wspomnienia. No i to będzie zajebista pamiątka dla mnie. I tutaj chylę czoła pewnej podcasterce, która w zasadzie być może, choć nie wiem, może to koronawirus też, ale zainspirowała mnie do tego, że można gadać co się chce i jest super. No więc ja będę gadał co mi się chce i liczę, że też będzie super. A dodatkowo będę wrzucał jakieś sucharskie ujęcia, które nagrałem ponad rok temu, wiecie, w takim trochę stylu youtuberowo, vlogowo, zajebiszto, upliftingowym. Cokolwiek to znaczy. No dobra. To jedziemy do Japonii. A przed nami super ujęcia z kamery. No i tak na koniec przedstawiam wam mojego przyjaciela Michała. Michał miał małą niespodziankę, bo nie spodziewał się, że nie będę tam sam. Bo przyjechała także Aga. O, za niespodzianka! No tak wyszło ten, wczoraj. To kończę. To pa. No na bang, że jesteśmy we dwójkę, nie?